Dziś historia o tym, jak Polacy stworzyli księstwo pod Berlinem. Księstwo kopanickie. Czym ono było, jaka była jego historia i co wspólnego mieli z tym nasi rodacy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym materiale. Księstwo to obejmowało tereny wokół grodu Kopanica, znajdującego się obecnie w granicach administracyjnych landu Berlin. Konkretnie obecna dzielnica Kopnik, która wzięła swoją nazwę właśnie od Kopanicy. Nazwa Kopanica ma pochodzenie prasłowiańskie i została rekonstruowana jako gród Kopnik. Etymologicznie nazwa wywodzi się od słowa kopa, czyli pagórek, wzniesienie lub góra. Gród Kopanica zbudowano na początku IX wieku naszej ery. Zniesiony został na terenie słowiańskiego plemienia Sprewian, zwanego Stodoranami przez nich samych. Kim byli Stodoranie? Jest to ważne pytanie w kontekście księstwa kopanickiego, do którego zaraz przejdę. Stodoranie to spokrewnione z Polakami plemię słowiańskie, które przed germanizacją ziem słowiańszczyzny połabskiej żyło na terenach między rzeką Havelą a rzeką Sprewą. Dlatego byli oni również nazywani Havelanami oraz Sprewianami, a Niemcy nazywali ich ziemię Havellandem, czyli krajem Havelan. Centrum politycznym Stodoran było miasto Brenna. Skupmy się więc chwilę na nim. Brenna oznacza tyle co polskie brama. Gród ten został wzniesiony w VIII wieku naszej ery przez Słowian. Funkcjonował on jako twierdza i stolica Stodoran. Brenna przez setki lat zmieniała nazwy i przekształciła się w Brenna Bor, czyli uspółcześniając brama walki. Nazwa jak najbardziej adekwatna, bo taką funkcję gród właśnie pełnił. Stodorański gród Brenna i później Brenna Bor, w polskiej historiografii zwany również Branibór, po zdobyciu przez Niemców został nazwany Brandenburgiem. I to on dał początek obecnemu landowi Brandenburg. Miasto Brenna Bor do dziś istnieje jako miasto Brandenburg w landzie Brandenburg. To w Brenna Borze. W roku 789 prawdopodobnie ukrył się Dargowid, książę słowiańskich Wieletów, walczący z Karolem Wielkim, królem Franków wspieranym przez Obodrytów. Z ciekawych wydarzeń w tym mieście było ono oblegane zimą z 928 na 929 rok przez króla Niemiec, Henryka Ptasznika. Było to za panowania stodorańskiego księcia Tęgomira, który został pojmany i w niewoli przyjął chrześcijaństwo, po czym przeszedł na stronę Niemców. Wrócił do kraju, zamordował swoich braci i podporządkował kraj Stodoran Ottonowi I. Tęgomir był prawdopodobnie ojcem Dobromira, a co za tym dziadkiem Emnildy, trzeciej żony Bolesława Chrobrego, matki następcy tronu polskiego, czyli Mieszka II. Co ciekawe, stodurańska krew była nie tylko we krwi władców polskich, ale również czeskich. Dragomira, księżna stodurańska i prawdopodobnie córka Tęgomira, była żoną Wratysława I i matką czeskiego Bolesława I oraz Wacława I. Dragomira po śmierci Warcisława stanęła ze swym synem Bolesławem na czele antychrześcijańskiego buntu, zwanego czeską rebelią pogańską. Wracając do stodorańskiej Brenny, w 948 roku powstało tam jedno z pierwszych biskupstw na terenie Połabia. W 983 roku, w czasie powstania Słowian Połabskich, o którym być może kiedyś również stworzę film, bo jest to równie ciekawy temat, podczas tego powstania Wieleci i Obodryci zdobyli Brennę i wygnali z niej biskupów oraz chrześcijan.
W roku 991 gród oblegał Mieszko I wraz z cesarzem Ottonem. Słowianie połabscy, mimo wygrania powstania ludowego przeciwko cesarstwu, nie zatrzymali na długo chrystianizacji i kolonizacji niemieckiej. Kilka wieków później, w Brennaborze, na tronie Stodoran zasiadł już Meinfryd. Mimo niemieckiego imienia, nie był Niemcem, był Słowianinem, który przybrał niemieckie imię przy chrzcie. Był on zwolennikiem krwawej chrystianizacji. Umarł w roku 1127 w wyniku zamachu. Po nim na tronie zasiadł Przybysław Henryk, prawdopodobnie syn Meinfryda. Przybysław był również chrześcijaninem i popierał kolonizację. Osiedlał również na swych ziemiach zakonników, premonstrantensów. Przybysław miał otrzymać od cesarza Lotara III koronę królewską, przekształcając państwo Stodoran w królestwo. Co ważne, Przybysław wziął za mąż Petrysę, również zwolenniczkę chrystianizacji i kolonizacji niemieckiej na Połabiu. Po śmierci króla Przybysława w 1150 roku Petrysa z powodów chrześcijańsko-germańskich zataiła śmierć męża, a w ukryciu wysłała wiadomość do margrabiego Marchii Północnej Albrechta Niedźwiedzia, by ten bez żadnego oporu zajął Brennabor wraz z państwem Stodoran. Tak też się stało. Dochodzimy do momentu upadku państwa Stodoran i władzy Albrechta Niedźwiedzia. Zarys historyczny przed powstaniem księstwa kopalnickiego mamy za sobą. Pora więc przejść do właściwego tematu filmu. W XII wieku gród Kopanica stał się siedzibą księcia Jaksy z Kopanicy. Wtedy prawdopodobnie powstało księstwo kopanickie. Ale jak to się stało i kim był Jaksa? Tutaj zatrzymajmy się nad imieniem kopanickiego księcia. W Polsce większość zapisów przyjęło imię Jaksa. Mimo tego funkcjonowało wiele zapisów i wariantów jego imienia. Były to Jakson, Jasko, Jazco, Jakso, Jaksa, Jakza, Jakzo, Jakza. Część historyków również skłania się ku imieniu Jacza, jako skrót od imienia Jaczemir lub Jaczewoj, od staropolskiego Jacze, czyli lepszy, silniejszy, oraz Mir, czyli pokój, spokój, lub Woj, czyli wojownik. Co za tym jego imię mogło oznaczać silnego wojownika lub kogoś, kto zaprowadza lepszy czas pokoju. Jeszcze inni wiążą jego imię ze staropolskim spolszczeniem imienia Jakub, czyli Jaks, Jakso. Odchodząc już od tematu imienia księcia, skupmy się na tym, kim on właściwie był. Utożsamia się go z żyjącym w tym samym okresie Jaksą z Miechowa, z rodu Świebodziców Gryfitów. Był on Polakiem, możnym małopolskim, który w 1145 roku zgłaszał pretensje do grodu Brenny. Po śmierci Przybysława Henryka w 1150 roku Jaksa mógł realnie ubiegać się o włości sprawian. Jego chęć przejęcia terenów Stodoran zapewne wiązała się z tym, iż jego matka była księżną o pochodzeniu z terenów sprawian Stodoran. Co za tym uważał się on za dziedzica tych ziem i na pewno kłuło go przejęcie władzy przez Albrechta w jego macierzy. Jaksa poślubił Agatę, córkę Piotra Włostowica, herb Łabądź, będącego wielkim możnym i komesem Bolesława Krzywoustego, pochodzącym z śląskiego rodu. Małżeństwo z Agatą przyniosło Jaksie wpływy. Być może one dały mu możliwości zdobycia upragnionych włości w kraju stodorańskim. Jaksa z Miechowa w 1154 roku zrealizował swój cel i za pomocą sił wojskowych z Polski jego wyprawa wspierana przez Bolesława odebrała Havelland, ziemię Havelów, czyli Stodoran, niemieckiemu Albrechtowi Niedźwiedziowi. Jaksa został ubrany na księcia Stodoran. Przeniósł on stolicę z Brenny do Kopanicy i przybrał miano Jaksy z Kopanicy. Bił on własne monety Brakteaty Jaksy z wybitym napisem Jaksa Kopnik Kneś. Jego państwo, księstwo kopanickie,
jako spadkobierca kraju Stodoran, stało się lennem zależnym od Polski, a książę Jaksa był wasalem Bolesława IV. Jego księstwo od wschodu opierało się na granicach z Polską. Granica południowo-zachodnia prawdopodobnie sięgała do obecnego miasta Zosen, które pochodzi od słowa sosna. Rekonstruując słowiańską nazwę, gród mógł się nazywać Sosnowa. Sosna jest zresztą do dziś w herbie niemieckiego Zosen. Zachodnia granica księstwa sięgała rzeki Nutę za Berlinem. Na północy z kolei granica sięgała zapewne miasta Lindow. W roku 1160 Jaksa uległ wielkiemu atakowi odwetowemu Albrechta Niedźwiedzia. Po długim oblężeniu miasta, odcięciu od żywności i śmierci wielu wojów, poddał miasto i oddał władzę, za co pozwolono mu wrócić do Polski. Tam, by swym rodowym Miechowie, ufundował klasztor. Resztę życia spędził prawdopodobnie we Wrocławiu. Tak kończy się historia polskiego księstwa na terenach obecnego Berlina. Tak również kończy się historia ludu Stodoran, którzy wraz z upływającym czasem zostali w pełni zgermanizowani. Brennabor przekształcił się w Brandenburg, a Kopanica w Kopnik. Mimo tego powinniśmy pamiętać o polskim i szerzej słowiańskim dziedzictwie tego stodorańskiego lądu.